Witajcie, witajcie kochani! Z tej strony Venom Lazarus i oczywiście Ori and the Blind Forest! No jakby nie dało się ukryć. Chyba to będzie ostatni odcinek. Ostatni naszej ciężkiej podróży. Posłuchajmy chwilkę tej pięknej muzyki. Tutaj już widzę, kurde, kolesia, który chce mnie rąbnąć. Dobra, whatever. Ciekawy jestem, co tu jest jeszcze na dole. Tu było lustro lawy. Więc idziemy. Ała, zapomniałem, że tu parzy. O! O, Grutek, co tu robisz? O, tu jest doświadczonko. No kuźwa. Okej, dobra. Nie da się tak. Teraz to jakoś ogarniemy. Zapiszemy tu. Tu jest kulka, ja ją chcę. Możemy zrobić to. A nie, nie udało się. No. No, w końcu. Dobra. Można to zrobić w bardzo prosty sposób. Zrobić tak i... A później sobie polecieć na piórku. Dobra, lewą stronę zaliczyliśmy. Tutaj. Czyli co, teraz została prawa. Znaczy, tfu, lewa. Boże, prawą zaliczyliśmy, a... Luja. O! Tu można zejść. Tylko co ja muszę zabić, żeby tu zejść? Aha! Już wiemy co. Dobra. Cholera, co tu się dzieje? Otwiera się! Cholercia. Cholerne gluty wszędzie mi tu rzucają. Uff. Udało się. Zapiszmy grę. Idziemy, schodzimy do piekła już całkowicie. Fajnie, cudownie. A, przypomniało mi się, kochani, że macie pozdrowienia wszyscy. Od Kirki. Tak, mojego przyjaciela dobrego. Jezus Maria, ile tu lawy. Przed nagrywaniem właśnie się odezwał i kazał was pozdrowić, więc... Co tu będzie? Co to jest? A, wejście! Kolejne wejście, wchodzimy. Ojoj. Mapa nie działa. Safe też nie. Gdzie ja jestem? Tu jest jakiś... Aha! Cudownie. Lawa. Znaczy... serce wulkanu. Element ciepła. We could under the effects of the wolf. Aha, że go jak odzyskamy, to możemy odkręcić ten cały efekt, który mamy zły na świecie. Oj!
Oj, nie. Się zabrakło go. Co ja mam robić? Aha, dobra. Lecimy, 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 lecimy. Oj, oj, co tu się dzieje? Straszne. Okej. Okej. Wyciok. Się wkurzyła tam. Nie mogę zapisać! Co się stało? A, zostawił mnie, żebym się spalił. Uznał mnie za że pokonał mnie. Ojoj, te drzewo mnie ma liści. O, Ori, Ori, wstań. Tak, no super, no. Pożar lasu, bo ten wulkan pewnie wybuchł. Tak, że drzewo, duchowe drzewo jest tak blisko, że jest jedyną naszą nadzieją. O! O! Wstałem! Czy mogę zapisać? Dziękuję! A, już się nie da zapisać, dobra. To nie ja idę! Aha, że drzewo duchowe jest tak blisko, jeden krok jeszcze tylko i nasz las, ten Nibel, będzie ponownie żył. O! Nie głupie! Ojoj! Oj. O, teraz nie bidę. Kurbasek, uratuję. Osiągnięcie miłość. A pożar dosięgł legowiska jego, a tam jedno jajko jest. Chcę naprawić zło, które zrobiła.
uratować jajko. Swoje dziecko. Swoim kosztem. Wulkan zastygł. O, jak ładnie. Życie wróciło do lasu. Szkoda tylko tej sowy, że się poświęciła, żeby ratować swoje piskle, tak? Te jajko. Oli żyje. O, ten gumo i jakiś tam, Jezus, już nie pamiętam. Ojej. Pasek trochę smutny, bo... O, jajko. O. Och, kochani, no co tu powiedzieć, no? Jak to w życiu, nie wszystko dobrze się kończy, ale z nadzieją, prawda? Moon Studios. Piękna, piękna gra, po prostu wzruszająca. No co tu dodać, co tu ująć, aż sam nie wiem, co powiedzieć, aż się wzruszyłem na koniec. Powiem wam, że... Ta matka, ten puchacz, prawda, w ostatniej chwili uratował swoje piskle, swoje jajko, poświęcając się. A niby to przez nią to całe zło zapanowało, bo ukradła tę esencję życia tego drzewa. Ale z drugiej strony robiła to, żeby dzieci ratować. Więc... No cóż. No ale... Przynajmniej jej dziecko ostatnio przeżyło. I grubasek teraz się, jak kiedyś się Ori, że tak powiem, opiekował, teraz będzie się opiekował pisklaczkiem małym, które pewnie będzie dobre. Tak? Gra piękna, kochani. Piękna. Chwilami bardzo trudna. Chwilami failowałem jak głupi, no bo ciężko, ciężko. Naprawdę, chwilami było bardzo ciężko. Tym bardziej, żeby to nagrać w krótkich odcinkach, no to jest skomplikowane. Piękna muzyka, trzeba przyznać. Muzyka jest boska. Polecam w ogóle, wiecie co? Soundtrack jest też piękny, no i oczywiście Microsoft Studio, które wzięło pod opiekę właśnie projekt Moon Studio, czyli tego studia niezależnego wydało po prostu. Chociaż coś pożytecznego raz na jakiś czas Microsoft zrobi. Ale powiem szczerze, warto. Warto było kupić tą grę, warto było pograć w nią, a przeżyć to. Niektórzy pisali mi, że czasem małe postępy robię, czasem duże. Ale w takie gry trzeba się wczuwać, po pierwsze, kochani. Pamiętajcie o tym, to są gry niezależne, one mają większe przesłanie, większe emocjonalny ładunek, tak? Więc najważniejsze, żeby ją czuć, a później dopiero grać i się bawić, tak? Wtedy naprawdę jest o wiele lepiej. Ja liczę na to, że będzie znacznie więcej takich gier pięknych. No, graficznie też bardzo ładna gra, powiem szczerze. Nic dodać, nic ująć. Naprawdę, podobno to wszystko rysowano ręcznie, więc tę całą oprawę, więc to też artyści naprawdę niesamowici musieli zrobić. Na pewno jakiś Mariusz Gelnicki,
test lic. To jakiś Polak. Mateusz Kałuża, Anna Sajecka, senior test inżynier. Stępień. Kurczę, sami Polacy. Proszę bardzo. No i co? No, jeszcze bardzo najważniejsze przesłanie w tej grze, jakie mogę znaleźć. Oprócz tego, że jednak dobro zawsze może zwyciężyć, tylko trzeba mu dać szansę. To, kochani, nie wiem, czy zauważyliście, że pamiętajcie, zawsze trzeba innym pomagać. Bo nie wiecie, tak jak pomogliśmy temu na tych szczupłych nóżkach stworkowi, on pomógł naszemu grubaskowi, tak? Nie wiadomo, kiedy kto się odwdzięczy i pomoże wam. Więc pamiętajcie, trzeba być dobrym i pomagać. To jest najważniejsze przesłanie tej gry. Jaki piękny fanart. Cudowny. A huge thanks von Farrar contest win match Lisakowski. No, piękna gra. Nie zmaksowaliśmy jej. Zabrakło mi dwóch. Jak zobaczycie, wejdziemy sobie tutaj. Tutaj mamy 100% complete. Zrobiliśmy 10. Znaleźliśmy 10 z 12 kulek życia i 13 z 15 kulek mocy. Więc ci, co chcą, maksujcie dalej. Mam nadzieję, że się, kurczę, kochani, podobało. W przyszłości też planuję serię niezależne, ale również za jakiś czas. Więc czekajcie niecierpliwie i trzymajcie się ciepło. Hejka!